Dzień dobry wszystkim, z tej strony Lourdes, witam Was bardzo serdecznie w naszym dzisiejszym unboxingu, w którym będziemy otwierać kolejny box z serii Celebrations z Pokémon. Dokładnie tak, dzisiaj trafił w moje ręce ten oto wspaniały box z serii Celebrations. Jest to box Pikachu V Union. Jak już wiecie z naszych poprzednich unboxingów, karty i zestawy V Union charakteryzują się tym, że w naszym boksie mamy cztery karty, które składają się na jeden obraz, czyli tak jakby z czterech kart powstaje jedna karta, która również jest tutaj widoczna w wersji oversize. Do tego w naszym boksie mamy do dyspozycji boostery z serii Celebrations oraz klasyczne boostery. Obstawiam, że z dodatku Sword and Shield. Tak więc zaczynamy! Tak więc mamy do otwarcia wspaniały boks Pikachu V Union. I zwróćcie uwagę, jakie te karty są przesłodkie. Szczególnie, że każdy z tych naszych Pikachu ma tutaj inną minkę. Naprawdę no, coś świetnego. Nawet a ten w ogóle wygląda, jakby go troszeczkę wygięło. Ale co by nie było, zapoznajmy się z zawartością naszego boksa. O dziwo, ten udało mi się naprawdę w porównaniu do tych poprzednich bezproblemowo w miarę otworzyć. Ten też, zwróćcie uwagę, że ma żółty plastik pod spodem. Wszystkie pozostałe były przezroczyste. Otwórzmy sobie tutaj delikatnie. Może zacznę od wyciągnięcia tutaj z tyłu tych kart, jakie są dostępne. I może ja je po prostu odwrócę, one sobie wyskoczą. Tak więc tutaj mamy cztery karty naszego Pikacza oraz dodatkowo mamy też profesor Burnett. Ja sobie ją oczywiście jako trenera pozwolę zapakować. Nasze wspaniałe karty z Pikachem są niesamowite. Wyciągnę też wszystkie boosterki, żeby pozbyć się tego plastiku. Jak widzicie, mamy tutaj dwa tradycyjne boostery oraz cztery boosterki z serii Celebrations. Tak więc zacznijmy tutaj od kwestii tych naszych Pikachu V Union. Zobaczcie, naprawdę te karty prezentują się w sposób przepiękny. Chyba nie skłamię, mówiąc, że jest to jedna z ładniejszych kart i ciekawszych, co najważniejsze, jaka wyszła na 25-lecie powstania Pokémon. Zabezpieczmy sobie, w ogóle zobaczcie tego, naprawdę mega śmieszne miny tutaj mają, dosyć ciekawie są wybrane te nasze Pikachu. Tutaj w ten oto sposób prezentuje się nasza karta oversize. Jest naprawdę spora. Pozwolę ją sobie tutaj odłożyć i zajmiemy się tymi oto czteroma boosterkami Celebrations. Tak więc zobaczmy, cóż tym razem na nas czeka. Jest tutaj Ho-Oh, Groudon, Solgaleo oraz Zekrom. Tak więc pierwszy booster, nic nadzwyczajnego. Ale tak jak Wam mówiłam, nie, że zauważyłam, że najciekawsze karty trafiają się w tych wielkich boksach, a w tych mniejszych jakoś tak nieszczególnie cokolwiek w ogóle się trafia w tych boosterach. Tak więc mamy Dialgię, Zekroma,
profesora Research oraz Iveltala. Tak więc znowu nic szczególnego. Dobrze. Mamy Palkię. Mamy Reshiram. Mamy Flying Pikachu V. Flying Pikachu V już chyba mam bodajże dwie sztuki. Ojejku, tego nie mam! Tego nie mam! Ej, czy to jest przypadek, że w boksie Pikachu mam dwie rzadkie karty z Pikachu dodatkowo? To chyba nie jest przypadek, naprawdę. Szczególnie, że ta karta Pikachu jest promo, więc nie wiem, czy w jakiś sposób nie była ona kartą gwarantowaną. Ciężko mi powiedzieć, ale zdecydowanie trzy razy tak. Nie obraziłabym się oczywiście, jakby w boksie Pikachu był również Charizard, ale no wiadomo, są to rzadkie karty i niełatwo jest je trafić. No i w naszym ostatnim boosterze mamy Cosmog, Reshiram, Solgaleo, wow, Mew EX, no way, no way, no way, widzicie to? Tego się nie spodziewałam, naprawdę. Tego się nie spodziewałam. Wow. Konkretnie. Nie spodziewałam się, że trafimy na takie świetne karty w takim małym boksiku, naprawdę. I no, jest to konkret, pełen konkret. Wow, naprawdę szaleństwo. No dobrze, moi kochani, a na dzisiaj będzie to wszystko z mojej strony. Oczywiście jak najbardziej zachęcam Was do zostawienia łapeczki w górę oraz komentarza pod filmem. Nie zapomnijcie również o subskrypcji kanału, żeby być na bieżąco ze wszystkimi odcinkami. I tym samym do zobaczenia już niedługo. Cześć!